Witam serdecznie z tej strony Mark Games w 14 odcinku z Gothic 2 no Sardic Edition modyfikacja to nockrypka. Lecimy. Jak się ukończył odcinek, to zaatakują mnie bandyci. Trzy bandyci i zostali pokonani. No jest, co nie? Ale chodźcie tutaj. Bandyci, chodź, strażnik, chodź. A zobaczymy. Tylko ty masz trochę HP, co? Co to za kody? Odpiewalnął tej. Odpiewalnął wariat. Za dużo HP ma. A go popielić. Tłucze on mi pach i nie ma mnie. To ciekawe. Ciekawa ciekawostka. Jej. Cześć, to są pełzacze, zaczęło gardnąć, tytenki, i tam są szkielety, nie damy rady. Dobra. Roślinka lecznicza. Tutaj coś chyba na górze było, nie? Co się wydaje? No skocz, wejdź i skakuj. Było coś, na pewno coś było. Gdzieś tutaj tabliczka czy coś. To mi się wydaje. Nie pamięć spell. Trzeba jakoś to pocharatać tego bandyta. Chodź. Załatwię cię. Co ja bym... Mam na tą lagu uwalony. No dobrze. No good. Dawaj jeszcze. Chodź, co to... Pacek chce. Da, mu się mi HP da i gitarę. Załatwię cię. Łatwo! Co? We dwójkę spali?
coś, załatwię cię. I we dwójkę spali pieniądze. I co strali coś jakiś OP, co siły miał pewno. Inaczej walczą niż ten, niż strali, kurde. Sara kamienna tablica, no potrzebuję. Potrzebuję 3. Dobra, trasa. O, tutaj piwo. Co tam moneta? Nawet. Tu jakieś listy, żebym dostał od tego pajaca. Dostawa. Fernando. To nie. Zastrzały dla bandytów. Wytwarzanie pisa strzału, fajnie. Ja trzeba tutaj teraz się spiąć. Okej. Kilka strzałów listych. No, trzeba teraz spaść na dół. Dobra, tutaj. Hop. Hop sasa. I co, idziemy? Kurde, lewe byśmy byli zaraz w sumie. Ja nam 800 ekspów. No nie wiem. Tutaj bandyci ogarnięci. Do Watrasa by się przydało pójść. Ale tutaj jeszcze mieliśmy pójść przecież na górę. Jeszcze jedno to nie. Okej, idziemy na górę tutaj. Pocki, dobre. No idziemy teraz do Watrasa, do Kowin, do miasta, nie? Bo nie ma co tutaj do roboty w sumie. Bandyci pokonani są. Trzeba wielokie narze, będzie zabawy trochę. O, kamienna tabliczka życia, o właśnie. Jeszcze bym nie wziął. Tak, szpon blewa będzie mieć i tak. Jakieś kufery, napiwam. Konsek się tutaj zaspił? Już nie było go. Tak, potem piwa minę będziesz się ogarniać. To potem. To się pije, tutaj farmerki i tak dalej. Tutaj nic tam, wargi to nie. Rzepka. Tutaj coś jest, jakiś klasz bandytów, dobre. I do Kowini trzeba pójść, z Watrasem pogadać, że jeszcze po wroda trzeba pójść, że w Jarkendal, że tam zaginieni są ludzie,
A brzut to musi być. Kurde, w sumie długo to. Nie, no nie pomoże zbyt wiele, bo bandyci potem będą. Czekamy na tablicę 2. I Dumbledore, co ja gadam, jaki. Taka mi na tablicę. Nie, to dostawę kamienne tablice, bo nie ślepy. Dwie mam, dobra. Dwie sztuki, jeszcze jedna by się przydała do Meldora. Gitara by była. Czytałem, rzadzi, chodź. Dobra, Vatras. Co do ty, tak? Wiem, gdzie przebywają zaginieni. Czego udało ci się dowiedzieć? Porwano ich i zabrano w odległy kraniec wyspy Korinis. Zrobił to niejaki kruk. Co daje ci pewność, że tak rzeczywiście było? Czytałem jego rozkazy. Okoliczni bandyci pracują dla niego. Patrz. Dobra robota. A już zaczynałem się bać, że nigdy nie zdołamy odkryć prawdy. Jestem gotów wstąpić w szeregi wodnego kręgu. Dostarczyłeś swą wiadomość lordowi Hagenowi? Owszem. Nakazał mi jednak udać się do Górniczej Doliny i dostarczyć mu dowód na potwierdzenie moich słów. Sam musisz zdecydować, co dalej. Dla mnie liczyło się dostarczenie wiadomości. To, czy paladyni podejmą jakieś działania, czy będą czekać na dodatkowe dowody, zależy już od Hagena. Co do ciebie, dowiodłeś swej wartości. Zostaniesz jednym z nas. Będziesz podróżował w Ukrainie i wypełniał wolę Adanosa. Niniejszym daję ci pierścień wody, oby pomógł ci znaleźć sojuszników i utrzymać wraz z nimi równowagę tego świata. Niech cię Adanos chroni. Idź teraz poznać swych współbraci. Czekają na ciebie w gospodzie Martwa Harpia, gdzie powitają cię wśród nas. Chyba znasz to miejsce. Nie zapomnij założyć pierścienia. Nowa gitara, pierścienik. Klucze nowe, bla bla bla, jakieś jedzenie, pierścienie jest. W miejscu tym ład i chaos współistniały w harmonii. A potem idziemy do tego, jeszcze Piśnogoda będzie chyba nam kazał zapłacić. My tysiaczka mamy. No nic. Chodzą słuchy o spotkaniu kręgu w twojej gospodzie. Zgadza się. Ciekawi mnie... Z pewnością wkrótce się pojawią. Zobaczymy. Czy coś się w końcu zmieni? Idą chyba. Tak? Idą, jak... Nie doszło do mnie nic na tym temat. To żadna tajemnica. Jeżeli o tego nie tego jest więcej, mówię. Mój młody przyjacielu, zebraliśmy się dzisiaj, aby uczcić twoje wstąpienie w szeregi wodnego kręgu. Ci tutaj będą cię teraz mieli na oku. Rzecz jasna, to nie wszyscy członkowie wodnego kręgu, więc miej się na baczności. Bez względu na to, czy odniesiesz sukces, czy coś zawalisz, i tak się o tym dowiemy. Niniejszym wręczam ci pancerz gildii. Noś go z dumą, ale nie daj się przyłapać w nim w mieście lub innych miejscach publicznych. Pamiętaj, że nie chcemy się ujawniać. Nikt niepowołany nie może się dowiedzieć, kto należy do wodnego kręgu. Nikt nie mówi o wodnym kręgu. To pierwsza i najważniejsza zasada. Nie łam jej. Jeszcze jakieś pytania? A co z bronią?
Bronią kręgu jest pika, ale każdy członek może używać tego, z czym jest najlepiej zaznajomiony. Oto jedna z naszych pik. Jakoś nigdy nie potrafiłem się do niej przyzwyczaić. Może tobie lepiej pójdzie. Jak możesz mi pomóc? Poprzez wspomożenie pracy nad twoją zręcznością. Jeśli chcesz lepiej walczyć bronią białą, pomów z Kordem. To mistrz w posługiwaniu się różnego rodzaju ostrzami. Gan z kolei chętnie nauczy cię paru rzeczy o wyprawianiu skór zwierząt. Od Martina możesz nauczyć się wiele o paladynach. Kawalorn z kolei umie się podkradać. Możecie również nauczyć walki bronią jednoręczną oraz posługiwania się łukiem. Zwróć się do Orlana, jeśli potrzebujesz noclegu. Wszystkie twoje potrzeby magiczne powinien zaspokoić Watras. Muszę się zmywać. Nie będę cię zatrzymywać. Udaj się jak najszybciej do Watrasa. On zleci ci pierwsze zadanie. Bracia Kręgu, wracajmy do naszych zajęć. Ciągle nie udało nam się powstrzymać bandyckich porwań. Trzeba rozwiązać ten problem jak najszybciej. Do zobaczenia w porcie. Witaj w wodnym kręgu, bracie. Siema. Chyba tyle, bo co? Chwila. Witaj w kręgu. Dużo by mnie to kosztowało. Tyle, wracamy. Ten pancerz jaki dobry on jest? 50-50. To było oczywiste. No lepszy, bo średni pancerz... I żebym tyle pieniędzy wydała niepotrzebnie. Lepszy jest trochę. Tam nie, lepszy jest, bo 5 jeszcze dodaje coś tam. Ajajajajaj. Lipton trochę, ale dobra tam. Lipton. Watras, jaki masz pierwsze zadanie dla mnie, bo ja mam 12 level. Przysyłają mnie członkowie kręgu. Doskonale, i tak już na ciebie czekałem. Zaraz wyślę cię na drugą stronę portalu wraz z innymi magami wody. Roztropić magnata imieniem Kruk i ustalić, czemu porywa mieszkańców Korinis. My spróbujemy rozwiązać problem okolicznych bandytów. Daj tę notkę Saturasowi. Od tej pory to on jest twoim zwierzchnikiem. Niech cię Adano sprowadzi. Masz jakieś przedmioty? Gdy... Nie, nie. Dobra. Dobra, to tak. Może oddamy temu. Hej. Oto twój pierścień. A, do. To naprawdę. Dobra. 43 punkty, 30 pójdzie, 13 mi zostanie. Dobra. Ta pika dobra jest. Teraz każdy już. Pika bojowego kręgu. O. 60 DPS-ów. I tak wolę swój mieć wilczykiem. Róż u rok. Wębi czerep i tak dalej. To ja mi słaby ten mieć wilczykiem, no ale... Nic nie zrobię. No, idziemy się nauczyć tych języków. Oto uczy to językiem Mixir, czy jak mu tam. Hej. Naucz mnie. Zacznijmy od czegoś prostego. Teksty pisane w języku wieśniaków traktują zwykle o sprawach przyziemnych. Pracy, miłości, zaopatrzeniu czy żywności. Język ten był powszechnie wykorzystywany w mieście. Tak więc będziesz w stanie zrozumieć większość tekstów, które tam znajdziesz. Idź i sprawdź swoją nową wiedzę. Przekonasz się, że pisma budowniczych nie stanowią już dla ciebie zagadki.
Naucz. Znasz już język wieśniaków. Język wojowników jest nieco trudniejszy. Teksty pisane w języku wojowników dotyczą zwykle wojny i broni. Nauczysz się wielu przydatnych rzeczy. Idź i sprawdź swoją nową wiedzę. Przekonasz się, że pisma budowniczych nie stanowią już dla ciebie zagadki. Naucz mnie. Język kapłanów jest bardzo trudny do zrozumienia, ale chętnie przekażę ci jego zasady. W języku kapłanów spisane są wszystkie święte pisma objaśniające historię i magię budowniczych. Każdy z tych tekstów to prawdziwy skarb, o ile ktoś zrozumie ich znaczenie. Idź i sprawdź swoją nową wiedzę. Przekonasz się, że pisma budowniczych nie stanowią już dla ciebie zagadki. No. Nie mogę. Libita! Gitara się ma, gdzie ten Watar, nie, Saturas. Masz list. Satura się ty. Teraz należy do wodnego kręgu. Widzę, że nosisz zbroję naszego bractwa. Widzę też po twoich oczach, że mówisz prawdę. Dobrze. Pozwolę ci wstąpić w nasze szeregi. Pamiętaj, że i mam nadzieję... Daj mi pierścień. Otworzę portal. Dobrze. Ale cały czas czekam. Mam dla ciebie wiadomość od Watrasa. Bardzo interesujące. Weź ten pierścień. Spotkamy się przy... Jeśli Nefarius ma rację. Idziemy otwierać pierścień. Myślę, ten portal zagra. Idziemy. Co, let's go, nie? A ty jesteś lance jakiś. Co słychać? Jak leci? Nie na... Nie narzekam. Do was strzela. A, jak tak. Dobra, otwieramy. Tylko jako, że poszedł za nami. Pójdzie za nami ten rzut? Ten rzut. Chyba pójdzie, nie wiem. Poczekaj tu. Przytepamy do Jarkendaru, you understand? Dobra, lecimy. Pierpięta, gdzie wrzut? I ma wrzoda. I ma wrzoda. Co to? Co mi się tak zmienił? Nieciekawe. Sierp i salony, to okej. Menzurka, menzurka, dawaj, dawaj. Nie, złoty monet, nie, menzurka, no. Czego on nie czyta tego? To jest coś napisane o filmie, gitara by było.
No są kamienne posągi strażnicy, znaczy. Tak, lipa trochę. Patek. Siema. Dzięki Adanosowi. Nareszcie jesteś. Myśleliśmy, że już się nie pokażesz. Co? Skąd się tu wzięliście? Przeszedłeś przez portal, a my za tobą. Wkrótce potem przybyliśmy tutaj. Jesteśmy tu już od kilku dni. Kilku dni? Kiedy nie mogliśmy cię nigdzie znaleźć, Nefarius próbował ustalić, co się mogło stać. Bez rezultatów. No dobrze. W końcu jesteś i możesz rozpocząć pracę. Co działo się w międzyczasie? Doszliśmy do wielu wniosków. Trzęsienia ziemi są coraz silniejsze. Znajdujemy się blisko epicentrum. Twórcy tych starych budowli założyli tu kiedyś miasto, które udało nam się odkryć. Jednak z jakiegoś powodu ich cywilizacja została zniszczona. Możemy się jedynie domyślać dlaczego. Mhm. Co się dzieje z Krukiem? W liście Kruk pisał o świątyni i o tym, że spróbuje dostać się do środka. Jesteśmy pewni, że chodzi o świątynię Adanosa, którą Kruk będzie próbował zbezcześcić. Trzęsienia ziemi są bez wątpienia wynikiem rzucania bezbożnych czarów, mających przełamać potężne zaklęcie. Bramy świątyni są zamknięte magią, a to zaklęcie ożywia kamiennych strażników. Świątynia się broni. Musimy powstrzymać Kruka, zanim dostanie się do sanktuarium. Co Kruk chce zrobić w świątyni? Wiemy tylko, że chodzi mu o potężny artefakt związany z Adanosem i Beliarem. Na pewno nie ma dobrych zamiarów. Kruk jest byłym magnatem, a nie magiem. Jak mógłby przygotować taki czar? Może to nie on. Może jakiś mag renegat, który wypełnia jego rozkazy. Tak czy inaczej, musimy zapobiec złu. Co zrobimy później? Zostaniemy tutaj i będziemy dalej badali tę pradawną cywilizację. Stare zwoje budowniczych zawierają mnóstwo tajemnic, które musimy odkryć, jeśli chcemy zrozumieć, co stało się w przeszłości. A teraz musisz coś dla nas zrobić. O co chodzi? Musisz znaleźć Kruka i powstrzymać go przed bezczeszczeniem świątyni Adanosa. Mam go zabić? Jeśli to jedyny sposób, by go powstrzymać, to tak. W imię Adanosa. Zbierz wszystkie zapiski i relikty budowniczych, które zdołasz znaleźć, i przynieś je do nas. Musimy dowiedzieć się więcej na temat tych ludzi i tego, co ich spotkało. Kiedy przejrzymy zamiary Kruka, będziemy mogli mu przeszkodzić. Musisz też znaleźć sposób na uwolnienie niewolników. To wszystko? Zrobię to z zamkniętymi oczami. Wiem, że to niełatwe zadanie. Zrozum, to twoja szansa na odzyskanie mojego zaufania. Odkryłeś jakieś ślady zaginionych ludzi? Zaledwie wczoraj w ruinach na wschodzie znaleźliśmy zwłoki rybaka. Wygląda na to, że pochodził z Korinis. Powinieneś zobaczyć ciało. Zobaczę. W takim razie ruszam w drogę. Jeszcze jedno. Krukowi towarzyszy wielu bandytów. Podczas twojej nieobecności przyjęliśmy kolejnego członka wodnego kręgu. Wysłaliśmy go na bagna. Nie wrócił. Sądzimy, że bandyci atakują każdego, kto nie wygląda jak oni. Załatw sobie ich zbroję. Będziesz mógł podejść bliżej ich obozu, nie ryzykując, że cię zaatakują. Chwila. Gdzie znajdę pasującą na mnie zbroję bandytów? Na zachodzie jest obóz piratów. Z tego co wiem, utrzymują kontakty z bandytami. Nie sądzę, żeby cię zaatakowali. Może udać się znaleźć u nich jakąś pomoc. Którego to nieszczęśnika wysłałeś na bagna? Nazywał się Lens. Chyba nie zaszedł daleko. Niech cię... A chciałem z nim pogadać.
nie wrócił. Ciekawe, siema, Nefarius. Cieszy mnie, że dotarłeś tu bezpiecznie. Jak to się stało, że przybyłeś tu przede mną? Podróżowaliśmy przez dziwny wymiar. Kto wie, w jaką odnogę zboczyłeś. No i? Czy będę mógł jeszcze skorzystać z portalu? Dotarliśmy dokładnie na miejsce. Najwyraźniej działa bardzo dobrze. Poinformuję cię, jeśli będę podejrzewać, że może być inaczej. Podróż przez portal jest bezpieczna? Jak na razie nie mam co do tego wątpliwości. Co robiłeś do tej pory? Badam historię budowniczych i próbuję zrozumieć, dlaczego zamknęli portal. Wygląda na to, że usiłowali ukryć miasto przed resztą świata. Wiele lat temu działy się tu straszne rzeczy. Zostali opętani przez jakąś potworną moc. Jeśli wierzyć ich zapiskom, przed zagładą miasta miała tu miejsce straszna wojna domowa. Drogi stanęły w płomieniach, a w końcu niszcząca powódź przypieczętowała los budowniczych. Ci, którym udało się przeżyć to piekło, odcięli tę część wyspy w nadziei, że uda im się powstrzymać chaos. Powiedziałeś, że nadeszła powódź? Pojawił się przed nimi sam Adanos, chcąc położyć kres ich szaleństwu. Zrównał miasto z ziemią. Czemu budowniczowie oszaleli? Jeden spośród nich oddał się złu. Był to wielki dowódca o imieniu Quachodron. Powróciwszy do domu po zwycięskiej bitwie za murami miasta, przywiódł ze sobą samo zło. Wszyscy jego towarzysze w krótkim czasie popadli w szaleństwo i zaczęli walczyć ze zwykłymi ludźmi. Rozpoczęła się wojna domowa i wszystko zostało zniszczone. A my, głupcy, ponownie otworzyliśmy portal. Mnie się to też nie podoba, ale jaki mieliśmy wybór? Jeśli nie powstrzymamy tego, co tu się dzieje, Korinis może spotkać ten sam los, który dotknął mieszkańców tego pradawnego miasta. Jak myślisz, co tu znajdziemy? Mogę się tylko domyślać. Lepiej porozmawiaj z Saturasem. On ma jaki... No i to porozmawiane z nim. Nefarius opowiedział mi o potopie. Przekazy głoszą, że Adanos zstąpił z nieba, aby ukarać niewierzących i wygnać ich do królestwa umarłych. W świętym gniewie kazał falom morskim zalać budowniczych tego miasta i zmyć ich z powierzchni. Bagno na wschodzie jest pozostałością po tych wydarzeniach. Dlaczego Adanos tak się rozgniewał? Świątynia w tym mieście była kiedyś wielkim, jasnym budynkiem. Wszyscy ją podziwiali i modlili się do naszego boga Adanosa. Radames, syn dowódcy Quachodrona, zbezcześcił świątynię. Jeden po drugim budowniczowie schodzili na ścieżkę zła. Adanos nie mógł im wybaczyć i kraj został dotknięty jego zemstą. Dlatego tak ważne jest, abyśmy powstrzymali kruka. Ma zamiar dostać się do świątyni. Niech... Dobra, spoko. Mordo. Skrzyneczka. Chlebek, i tak dalej. Jakieś mezurki, łóżka są. Woda święcona, tutaj stół ironiczny, stół alchemiczny, nice. Dobra, z tym odcinku chyba zakończymy serię. Jeśli się spodobała, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, udostępnij filmie. Ja się z wami żegnam, elo, cześć.